Cześć! Z tej strony Ewelina, czyli Scrapbooking by Ewela. Witam Was po raz kolejny na moim kanale, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Leży dzisiaj przede mną mnóstwo tekturek, a oznacza to, że witam Was w kolejnym odcinku z serii Pracownia Scraperki, którego tematem będą właśnie tekturki. Oczywiście tradycyjnie dla tej serii postaram się przedstawić je Wam w jakimś uporządkowanym schemacie, dzieląc je na różne kategorie. Jesteście ciekawi? Zaczynamy! Jeżeli jeszcze nie znacie serii Pracownia Scraperki, to przypominam, że omawiam w niej po kolei najważniejsze grupy materiałów i narzędzi potrzebnych w scrapbookingu, czyli tworzę razem z Wami taki niezbędnik wyposażenia każdej pracowni scraperki. I tak dla porządku przypomnę jeszcze szybciutko moje 3 założenia. Otóż chcę mówić krótko i na temat. Przedstawiam swoje subiektywne zestawienia, więc zachęcam Was tym samym do dyskusji w komentarzach o Waszych ulubieńcach z danej kategorii i mówię aktualnie na teraz, w związku z czym wszystkie dane liczbowe aktualne są na dzień dzisiejszy i polecam, aby zawsze sprawdzać, kiedy dany filmik był opublikowany. Zanim przejdę do omawiania pierwszej kategorii tekturek, jakie sobie wyróżniłam, to chciałabym też powiedzieć, czym w zasadzie są tekturki. Są to wycinane laserowo dekory z beermaty i obok kwiatów stanowią one jeden z najczęściej używanych w tworzeniu kompozycji skrapowych elementów. Tekturki przyjmują najróżniejsze formy, kształty i o tym będzie dzisiejszy film. Pierwsza kategoria tekturek, jaką sobie wyróżniłam, to nazwałabym ją taki element główny, czy też wyznaczenie kierunku tematu pracy. Czyli będą się tu znajdowały takie tekturki, które będą nam tą pracę w jakiś sposób może personalizowały lub które będą stanowiły centralny element, wokół którego będziemy budować pozostałą część kompozycji. Myślę, że zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Mamy na przykład takie okno z Agaterii, taką okiennicę. No wiadomo, że taki element będzie nam znajdował się na środku pracy, a gdzieś tu wokół niego będą zapewne wiszące kwiaty. Jeśli chodzi o tekturki takie tematyczne, popatrzcie, mam tutaj cały zestaw tekturek dla wędkarza. Wędka, siatka, jakaś rybka na haczyku i spławik, czyli to, co może nam wypełniać kompozycję w pracy męskiej. Jeśli już mówimy o pracach męskich, popatrzcie, jak misternie powycinane są te elementy. Tutaj mamy główny element w postaci samochodu w rameczce z kół zębatych. Podobnie tutaj została przygotowana tekturka, której głównym motywem jest motocykl. A na tej tekturce mamy taki motyw rur, które bym powiedziała pewnie będą dobrze pasowały do pracy dla jakiegoś hydraulika. Używając taką tekturkę w pracy, tak naprawdę mamy temat załatwiony za pomocą właśnie jednego elementu, który należy uzupełnić oczywiście jakimiś drobnymi dekorami, ale to właśnie taka tekturka będzie stanowiła nam centralny punkt pracy. Oczywiście jakiś motyw urodzinowy, ażurowy torcik. Takie obrączki mogą stanowić nam tylko delikatny akcent, który będzie świadczył o tym, że kartka, w której się znalazły te obrączki, jest kartką ślubną. Popatrzcie na to ażurowe serduszko i mam nadzieję, że Wy uważacie tak samo jak ja, że mając takie serduszko w centrum pracy, już niewiele potrzeba, aby wypełnić całą kompozycję. A te kwiaty to po prostu sztosik. Mamy tutaj jeden większy element i jeden mniejszy i podobnie jak w poprzednim przypadku, myślę, że taki jeden element już jest nam w stanie zrobić dosłownie całą pracę, dlatego chętnie użyłabym ich na pracy w stylu Clean Simple, tworząc z nich właśnie centrum mojej pracy. Mamy też coś w motywie sakralnym, czyli gołąbki będące symbolem chrztu bądź na przykład bierzmowania. Przy tej tekturce chciałabym z kolei Wam pokazać, jak fajnie mogą być tekturki przygotowane z wykorzystaniem takiego graweru. Tak naprawdę prosta tekturka, dzięki właśnie tym grawerom i cieniowaniom, tworzy dosłownie obraz. I coś, co bardzo lubię, czyli tekturki, które pełnią jednocześnie funkcję metryczki. Ta taka bardziej prosta, miejsca na wpisanie daty, godziny, wagi i wzrostu po prostu w kółeczkach. Oraz ta już na full wypasie, czyli mamy tekturkę dość dużych rozmiarów z miejscami na wpisanie odpowiednich danych. I tutaj też dzięki zastosowaniu grawerów wyszły nam wspaniałe obrazki ze zwierzakami. No czyż to nie jest urocze? No i myślę, że po obejrzeniu tych kilku czy też kilkunastu tekturek już dokładnie wiecie, o co chodziło mi, kiedy wyróżniałam tą właśnie kategorię. Kolejna grupa tekturek, które chciałabym Wam pokazać, to takie rameczki czy też serwetki, czyli takie tekturki, które będą odpowiednikiem serwetek wycinanych z wykrojnika. Umieszczamy je gdzieś w jakiejś centralnej części naszej pracy, po czym układamy na nich dalszą część kompozycji, czyli jakieś kwiaty, listki, napisy i tym podobne sprawy. Popatrzcie, nawet nie mając maszynki do wykrojników, możemy właśnie korzystając z takich tekturek używać sobie na naszych pracach czegoś na kształt serwetki. I tego typu tekturki mogą zarówno być ażurowe, misternie powycinane laserem w takie bardziej delikatne wzory, jak i przyjmować formę bardziej zdecydowaną, może poniekąd nawet toporną. Wiem, że nie wszystkim skraperkom tekturki przypadły do gustu właśnie ze względu na takie bardziej toporne kształty, aczkolwiek, tak jak ja mówię zawsze żartobliwie, każda potwora znajdzie swego amatora, a tak naprawdę to, jaka tekturka nam się sprawdzi, głównie zależy od charakteru pracy, jaką chcemy stworzyć i efektu, jaki chcemy uzyskać. Kolejna serwetka, czy też rameczka z takim kwiatowym, bardzo wiosennym ornamentem może pełnić zarówno funkcję głównego elementu w naszej pracy lub być podstawą i bazą do stworzenia na niej jeszcze jednej kompozycji. To wszystko zależy od Was i od Waszej wyobraźni. Kolejna serwetka, czyli w zasadzie bardzo przypomina właśnie te serwetki, które wycinamy z wykrojnika. Taką zaletą tekturkowych wycinanek jest to, że one mają swoją grubość, a dodatkowo niekoniecznie trzeba ich używać w takiej wersji surowej. Możemy je dowolnie zdobić. Pod koniec filmu myślę, że też kilka słów na ten temat opowiem. Kolejne propozycje, które chciałam Wam pokazać, są bardzo delikatne, ażurowe. Te akurat nie mają opakowań, ponieważ pochodzą od marki Crafty Moli, w której w ramach zamówienia możemy sobie wybrać, czy życzymy sobie jedno wspólne opakowanie zbiorcze, czy też każdą tekturkę producent ma pakować osobno. No i ja wybrałam opakowanie zbiorcze, no wiadomo, ekologia i te sprawy. No i ostatnia propozycja z tej kategorii to w zasadzie jest 3 w 1, ponieważ mamy nie tylko ramkę, nie tylko mamy roślinny ornament wypełniający, ale również mamy napis, czyli użycie takiej właśnie tekturki w pracy gwarantuje nam efekt wow przy wykorzystaniu tylko tego jednego produktu. Czyż to nie wspaniałe? Kolejna ważna kategoria tekturek to napisy. Jak wiadomo, na większości naszych kartek znajdują się jakieś dedykacje. Często wykorzystujemy napisy samodzielnie drukowane bądź pochodzące z kolekcji papierów, z jakich korzystamy. Ale jest też możliwość wykorzystania w tym celu właśnie takich napisów z dedykacjami. I tutaj od razu sprzedam Wam mój trik, że takie delikatne napisy, bardzo ażurowe, przed umieszczeniem na kartce podklejam na folii acetatowej, dzięki czemu całość jest bardziej sztywna i też łatwiej jest umieścić ją na naszej pracy. Jeśli chodzi o mnie, to jak już pewnie wiecie, uwielbiam robić albumy, szczególnie te dziecięce, No i w związku z tym napisy typu mój pierwszy album bądź album maluszka są u mnie na porządku dziennym. Bardzo lubię napisy właśnie z Agaterii, ze względu na to, że ta fajna kombinacja różnych czcionek przypadła mi niezmiernie do gustu. No i napisy jak na przykład Pierwsza Komunia Święta, które nie są ze sobą połączone. Popatrzcie, każdy wyraz jest napisany osobno, dzięki czemu mamy możliwość ułożenia tego napisu w dowolnej konfiguracji. Czy też w jednym wersie, czy też w 3 różnych wersach, a może na ukos? Wszystko zależy od Waszej wizji. Jeśli w pracach skrapowych niemalże obowiązkowym elementem są kwiaty, no to wiadomo, że do kwiatów uzupełnieniem są listki. Listki możemy tworzyć z wykrojnika, możemy wykorzystać elementy wycięte z kolekcji albo użyć tekturkowych listków, które będą pasowały do każdej pracy. I tak naprawdę tutaj również możliwości jest bardzo wiele. Można wykorzystać całe gotowe gałązki. Można wykorzystać takie piękne, ażurowe listeczki i oczywiście te większe gałązki można sobie porozcinać na mniejsze elementy. Ja często tak robię i po prostu upycham je pomiędzy kwiatami, żeby doskonale wypełniały mi moją kwiatową kompozycję. Popatrzcie, można kupić cały zestaw najróżniejszych listków, który będzie bardzo uniwersalny. Mamy tutaj zarówno pełne gałązki, jak i ażurowe. Mamy też listki większe i mniejsze, jeden element, czyli jeden produkt, a tyle różnych możliwości. A tutaj mam coś, co nie jest listkami, ale na pewno doskonale sprawdzi się w roli takiego wypełniacza kompozycji, takie esy, floresy, zawijaski, które będą nam fajnie uzupełniać i wyciągać kompozycję w wybranym kierunku. Co Wy na to? Wyróżniłam również kategorię tekturek pod tytułem tła i tak naprawdę z teł mam tylko taką jedną tekturkę, z której już fragment sobie zużyłam, czyli na przykład możemy sobie odciąć tutaj kawałek tej tekturki i umieścić ją zamiast serwetki, na przykład w jakiejś męskiej pracy, podłożyć ją pod spód naszej kompozycji po to, aby pełniła właśnie taką rolę tła, dodatkowego dystansu i dodatkowej warstwy. Im bliżej końca prezentacji, tym myślę, że bardziej ciekawe tekturki będę Wam prezentowała, bo oprócz takich prostych, jednowarstwowych tekturek występują również tekturki warstwowe, które składają się z minimum 2 elementów. Pierwszy z nich stanowi nam taką podstawę, a drugi, bardziej ażurowy, misternie wycięty, stanowi drugą warstwę, tworząc wspaniały efekt takiej naprawdę misternej, koronkowej roboty. Dzięki temu dodana jest również do naszej pracy kolejna warstwa i cała praca staje się jeszcze bardziej przestrzenna. To serduszko ze skrapińca, ono już jest tutaj powypychane z tego blistra, ponieważ chciałam kiedyś je wykorzystać w pewnej pracy, natomiast w którymś momencie zmieniłam koncepcję. Ono również składa się z 2 warstw, czyli takiej jakby warstwy spodniej, która nam stanowi tło, i drugiej warstwy już bardziej dekoracyjnie i ażurowo powycinanej. I jeszcze jedna propozycja, tym razem od Donkey Craft, czyli są to obrączka i pierścionek zaręczynowy, tematyka ślubna i miłosna. Tutaj mamy aż 4 warstwy w tej tekturce, no czyli producent nieźle poszalał, ale jak sami widzicie, po złożeniu jest naprawdę efekt wow. Tekturki w scrapbookingu to nie tylko formy płaskie, ale mogą występować również w wersji przestrzennej. Te tekturki, które w tej chwili chcę Wam pokazać, są to tekturki 3D, które przeznaczone są do umieszczania między innymi w exploding boxach. Często po nie sięgam, ponieważ wyglądają bardzo efektownie. Mamy tutaj na przykład taką chrzcielnicę do poskładania. A propos właśnie tekturek 3D, to już sam proces ich składania jest niezłą zabawą i czuję się wtedy prawie jak osoba, która zajmuje się składaniem modeli samolotów, ponieważ czasami takie składanie tekturek jest zabawą na ładnych kilkanaście minut. No ale jest to zabawa bardzo przyjemna i polecam spróbować. Jednym z moich ulubionych wzorów tekturek 3D jest taczka, którą właśnie bardzo chętnie umieszczam w boksie i wypełniam kwiatami. Świetny efekt murowany i nie tylko dla osób, które lubią kwiaty i ogród, ale myślę, że na każdą taką bardzo uniwersalną okazję. Z racji tego, że dużo powstaje u mnie boksów ślubnych, to oczywiście w moich zapasach nie może zabraknąć jakiejś tekturki w takim właśnie klimacie. Mamy tutaj kilka elementów, które finalnie składają się na taką ślubną tekturkę, czyli serce i gołąbki, które są postawione w tej podstawie. Ostatnią tekturką z tej kategorii jest tort 3D. Bardzo lubię z niego korzystać w boksach na różne okazje, ponieważ jest on nie tylko uniwersalny, ale przede wszystkim efektowny. Polecam Wam moje filmy z karty Shorts, na których widać exploding boxy z użyciem tych właśnie tekturek 3D. No i to jeszcze nie wszystko. Na sam koniec zostawiłam coś dla najbardziej żądnych wrażeń i emocji skraperek, czyli tekturki z shakerboxami. Shakerbox to inaczej grzechoczące pudełko. A sama idea tego rodzaju tekturki polega na tym, że mamy tekturkę składającą się z kilku warstw, w której na wierzchu wkleja się kawałek folii acetatowej. Czasami występuje ona w zestawach, ale nie zawsze, więc sprawdzajcie opisy na stronach sklepów, czy w tym przypadku nie będzie trzeba tej folii dociąć samodzielnie. Środek takiej tekturki, takiego shakerboxa wypełniamy mikrokulkami, brokatem lub cekinami i całość stanowi bardzo efektowny dodatek do naszych prac, nie tylko tych w tematyce dziecięcej, ponieważ shakerbox to coś takiego, co sprawia wiele radości zarówno dużym, jak i małym odbiorcom naszego rękodzieła. Dajmy na to takie serce, no to wiadomo, tematyka ślubna i miłosna i ono dodatkowo jest tak delikatnie wygięte, dzięki czemu jest zaokrąglone i tworzy naprawdę świetny efekt, natomiast jest to jedna z tych tekturek, do których trzeba folię dociąć samodzielnie. I jeśli chodzi o bardziej fantazyjne formy shakerboxów, to Agateria ma w swojej ofercie na przykład taką grzechotkę, która składa się aż z 4 warstw, jak również na przykład budziaki. O tym, jak składać taką tekturkę i jak zrobić z niej shakerboxa nie tylko w jednym, ale nawet w 2 kolorach, mówiłam w moim tutorialu na Exploding Box na chrzest, do którego Was serdecznie zapraszam. No i na koniec absolutny sztos, czyli nie tylko shakerbox, który możemy wypełnić mieniącymi się elementami, ale jednocześnie postawić go na podstawce i wykorzystać go jako element na środek Exploding Boxa. Robiłam już to właśnie z tekturką od Donkey Craft, ale w wersji na 18 urodziny i w karcie Shorts ten box jest dostępny do obejrzenia. Polecam, żeby zobaczyć, jak ten produkt sprawuje się w praktyce. Jeśli chodzi o prezentację tych różnych rodzajów tekturek, no to musicie sami przyznać, że troszkę się tego nazbierało, a tak naprawdę jest to tylko niewielki fragment tych wszystkich tekturek, jakie posiadam. Tak jak już wspominałam, można je wykorzystywać w wersji surowej, a także jako zdobione. I powiem tylko pokrótce, że moim ulubionym i najczęściej stosowanym przeze mnie sposobem dekoracji tekturek jest embossing na gorąco, czyli dekorowania ich pudrem, które następnie roztapiamy za pomocą nagrzewnicy. Całość tego procesu pokazywałam między innymi w moim filmie Test zielonych pudrów z Agaterii, do którego Was odsyłam. I na sam koniec dzisiejszego filmu chciałam też przypomnieć, że do wszystkich odcinków Pracowni Scraperki dostępny jest PDF z notatką, którą możecie potraktować jako taką ściągę, jako taki podręcznik do scrapbookingu z najważniejszymi informacjami. Jest on dostępny za symboliczne 5 zł, a dane kontaktowe, dzięki którym będziecie mogli go zamówić, znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam Was do śledzenia moich scrapowych poczynań tu na kanale, na mojej stronie na Facebooku, a także na moim Instagramie. A tymczasem do zobaczenia!